Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was w nowej serii Ku Przygodzie. Wróciliśmy właśnie z nadmorza Bałtyckiego, z Mierzei Wiślanej, z nadmorskiej miejscowości Piaski, gdzie byliśmy oglądać wrak statku, które ujawniło morze. Natomiast dzisiaj wybieramy się do miejscowości Płowce, gdzie będziemy uczestniczyć w ogólnopolskim zlocie poszukiwaczy. Płowce to mała miejscowość na Kujawach, która najbardziej znana jest z miejsca bitwy wojsk Władysława Łokietka z zakonem krzyżackim, która odbyła się we wrześniu 1331 roku. Będąc na Kujawach, zajedziemy też na wczesnośredniowieczne grodzisko, które znajduje się nad jeziorem Gopło w miejscowości Mietlica. Organizatorem zlotu i poszukiwań jest Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Łokietek. Odkrywca Historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Zlot to też miejsce spotkań ze znajomymi. Można poznać też bardzo dużo fajnych, ciekawych osób. Także ruszamy w drogę. Oby tylko nie padało. Zlot został już oficjalnie otwarty, zostały złożone kwiaty pod pomnikiem, zostały wygłoszone przemówienia, zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. Jest nas ogólnie 250 poszukiwaczy, w naszej drugiej grupie jest około 70 osób. Pozostało nam tylko teraz jechać na miejsce, gdzie będziemy prowadzić poszukiwania. No i wszyscy ruszyli już w pole. Każdy odpalił swój detektor. Ja na dzisiejszych poszukiwaniach będę chodził z drutusem Versom, dlatego że na polu, w którym będziemy prowadzić poszukiwania, jest bardzo dużo żelaza. Jest i pierwsza jakaś ciekawsza znajdka. Zobaczcie, jakaś marka narzędziowa lub coś w tym stylu. Cynkowa blaszka, posiada coś tutaj wybitego, dziurka do zawieszania, ale do końca nie wiem, co to może być. Coś ciekawego, ale co, to nie wiem. Jeden, ale nie wiem co. Może jak przeschnie, to będzie troszkę widać. Ja tam nie widzę, co to. No tu masz jedynkę. Coś tam widać, ale co to? Okulary zostały w torbie. Ale nie jest to chyba srebrne, czy srebrne? Przecieram i widzę monetkę. Aj, a serce zaczęło mi mocniej bić, bo sygnał był bardzo głęboki, ID pewne. Myślałem, że coś srebrnego, natomiast to jest, zobaczcie sami. Ciężkie od groma. Brąz będzie. Nie wiem, jakaś klamka, nie klamka. A może to fragment klamki faktycznie. Ale to jest brąz. Na pewno.
jakiś kolejny, pewniejszy sygnał na ID 4950. Zobaczymy, co to jest. O, to jest tutaj to. To jest tutaj to. To jest tutaj to. Stara zapalniczka. Widać ewidentnie, ale to jest raczej z okresu PRL-u. Nie jest to przedwojenny wyrób na pewno, bynajmniej tak mi się wydaje. No ale zawsze coś. Zawsze coś, nie ten okres, którego szukamy, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. Zmieniamy miejsce poszukiwań. Pochodziliśmy z godzinkę, za wiele nie wyszło. Przemarzliśmy, bo wiało. Bo wiało strasznie. Teraz będziemy prowadzić poszukiwania tutaj w parku. Na pewno będzie cieplej niż na polu. Może nie będzie tak wiało. To też, ale też może coś ciekawego wyjdzie, bo widzę, że sporo chłopaków też tu już chodzi, już rozmawiają, chwalą się innymi, między innymi swoimi znajdkami. A to ze zlotu czy do kościoła? To ze zlotu. Do parku przyległy jest XIX-wieczny dworek z piękną architekturą. No i mam nadzieję, że tutaj coś się uda ciekawego znaleźć. Przecież tutaj długo mieszkał człowiek i na pewno coś, chodząc po tym parku, zgubił. A tutaj już mam pierwsze sygnały. Jakaś monetka, tylko trzeba ją oczyścić i wtedy zobaczymy, co to będzie. Zobaczcie sami, już coś tam się ujawnia. A, jakiś grosiak aluminiowy. Proszę bardzo. Jest i orzeł polski. I jest i nominał. O, sfatygowany, ale jest. No i jest kolejna moneta, tym razem 2 złote, też widać polskiego orła. Natomiast to nie jest nadal to, czego tutaj bym się spodziewał. Stary XIX-wieczny park to i stara moneta, stare ozdoby, stare wisiorki, stara biżuteria. Kapselek. O mordę. Nie, tu jakoś. Ale kapselek w każdym razie. Chłopaki sobie śmigają po parku. Ja chwilę grzeję dupkę w samochodzie, ale przed chwilą dostałam informację, że jest fajne pole, na które możemy się właśnie udać. Niedaleko wioski, chyba to jest gdzieś przy kościele, także zawołam ich i jedziemy. Ewelinka mówi, że jedziemy w jakieś miejsce koło kościoła. Dzwonili po nas, że mamy przyjechać, że jakieś fajne pole przy kościele. Bynajmniej intrygujące to jest, także kończymy poszukiwania w parku i jedziemy. Podjeżdżamy pod tą miejscówkę, wszystko odbywa się dynamicznie, no ale nie skorzystać z możliwości chodzenia praktycznie przy samym kościele. Chłopacy tu już chodzą. Ryją. Ryją. Dziczki ryją, także może być ciekawie, bo na pewno jakaś drobna moneta może być. Ja już mam pierwszą swoją znajdkę. Nie jest to żadna moneta, ale to jest porcelanka od butelki. Zobaczcie, New Wasser, ale
Fischer, jak dobrze widzę, Neuwasser. Stara porcelanka, to jest porcelanka, która zamykała butelkę. Dzisiaj mamy kapsle z różnego stopu, a kiedyś taką porcelanką zamykano buteleczki do piwa, wody mineralnej czy orężady. A w międzyczasie tam Ewelinka coś dokopuje, zaraz do niej podejdziemy, zobaczymy co tam znalazła. A ja znalazłam coś bardzo ciekawego. Trzepnęłam to łopatą niestety. Prawdopodobnie było to jakaś zawieszka, zapinka. Zobaczcie. Tak to wygląda. Coś zdobionego. Ale chyba to była zawieszka, znaczy się, bo ma tu taką dziureczkę w środku. Nie ma żadnych napisów. Ale taka ciekawostka. Taki drobiazg udało wykopać się z ziemi, jest on zdobiony. Ja tam widzę jakąś twarz, bynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest moja wyobraźnia, czy faktycznie tam coś jest. Cieniutka jakaś blaszeczka. Nie wiem z czego, ale ciekawostka taka. Taka fajna ciekawostka znaleziona przy kościele. Dwa dołki koło siebie i dwie monety, tak zwane boratynki, szelongi Jana Kazimierza, miedziana moneta, także zachowały się na tym polu. Cieszę się, że udało mi się je znaleźć. Monety te były bite w latach 1659-1668. Stare monety tyle lat leżały w ziemi i czekały na mnie. Cieszę się niesamowicie, pomimo to, że te monety są tutaj na tych terenach bardzo popularne, a u nas w dawnych Prusach, gdzie prowadzimy poszukiwania, w ogóle ich nie ma. A kolejny sygnał koło tych boratynek to, zobaczcie sami, podnosimy to. Następna jakaś boratynka albo to jest szeląg. Zobaczcie sami. Przyczyścimy, może coś tam będzie widać z jednej strony, z drugiej, ale uszkodzony rancik. A szkoda, ale i tak się cieszę. Dobra, na dzisiaj koniec kopania tych monet. Jedziemy się ogrzać, coś zjeść, więc dawać z pola. A zanim odjedziemy, to jeszcze Wam się pochwalę, co udało mi się na koniec znaleźć. Jak jest kościół, to i muszą być medaliki. No i taki medalik aluminiowy udało mi się trafić. Medalik z łodzią. A co tutaj mnie jeszcze straszy? Wykrywacz. O. No i oprócz medalika jeszcze inną taką ciekawą rzecz. Taka oto tarcza. Ma jakieś napisy. Południe, północ. Dokładnie. Nie wiem, czy od jakiegoś kompasa, czy od czegoś innego. Zobaczcie sami. Kontynuując naszą podróż po Polsce, po zlocie poszukiwaczy, noc spędziliśmy w domku, który znajduje się nad jeziorem Gopła. Jadąc dalej, zajedziemy w bardzo ciekawe i atrakcyjne miejsce, jakim jest wczesnośredniowieczne grodzisko w Mietlicy, które znajduje się nad wcześniej wspomnianym jeziorem Gopło. Po przeglądzie auta ruszamy w dalszą podróż. Kontynuując naszą wycieczkę po Polsce, udało nam się zobaczyć część grodziska, które znajduje się w Mietlicy.
W Miedlicy znajdują się pozostałości jednego z centralnych grodów Gopra. Wczesnośredniowieczne grodzisko. To tutaj prawdopodobnie urzędował lokalny władca plemienia. Pod koniec IX wieku Gopranie byli najsilniejszym plemieniem w Wielkopolsce. 100 lat później ich ziemię, a także ów gród dostały się pod panowanie Piastów. Grodzisko w Miedlicy to zapewne legendarna stolica Gopla. Jest to bardzo piękne i zarazem atrakcyjne miejsce i ważne dla historii naszego kraju, które udało nam się odwiedzić. No i zawsze ta mniej radosna chwila, no bo zlot zaliczony. Nie radosna chwila, bo do domu wracamy. No nie, no to nie jest radosna, no bo wiesz, nasze życie to przygoda. Przygoda to teren, to poszukiwania jak w tym przypadku i też zwiedzanie, a dom to tylko odpoczynek. No ale chyba ten dom da nam odpoczynek i ruszymy w kolejną wyprawę. A gdzie? No gdzie? My już wiemy, a wy dowiecie się w następnym odcinku. Serdecznie dziękujemy wam za to, że nas oglądacie. Jak chcecie śledzić nasze przygody, zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek, no i zostawcie też taktyczny komentarz i lajka. Na razie, do zobaczenia w następnej przygodzie. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.